W poprzednim odcinku wróciłem do Milki i znowu jesteśmy razem. Ale w dzisiejszym odcinku nad moim łóżkiem pojawiła się ta mapa i obok tabliczka z napisem Tajemnica. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson. Na samym początku zostawcie łapkę w górę, wbijmy 7000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek z Palionowa. Będzie mi mega miło, jeżeli uda nam się to dobić. Słuchajcie, tak jak powiedziałem na samym początku, mamy coś dziwnego nad naszym łóżkiem. Jest mapa z napisem Tajemnica i jak tak patrzyłem sobie na tę mapę przed odcinkiem, zauważyłem, że w sumie nie ma w niej nic dziwnego poza tym jednym miejscem, w którym nie wiem za bardzo co to jest. Wygląda to po prostu jak jakiś biały budynek. Nie wiem, zaraz tam pójdziemy. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, w którą to jest stronę. Ale pomyślałem, że może to być połączone razem z tymi lampami jakoś. Z tego powodu, że tu się pojawiła jakaś lampa. I jak sobie wyszedłem tutaj na górę, na dach mojego domku, tu latają w ogóle te zmory nocne. Jak ja tego nienawidzę, to są najgorsze stwory w Minecraft. Muszę ciszyć, bo są strasznie głośno. Jak widzicie tutaj, idzie tam taka dróżka z tych lamp. Kurczę, zostaw mnie! Zostaw mnie, ty śmieciu najgorszy! Dobra, muszę się z wami policzyć teraz. Bo, nie wiem, jakoś tak psychicznie będzie mi lżej, jak będę wiedział, że nie żyjecie. Czekaj, bo tu do mnie jeszcze szkielet strzela. Ile tu jest mobów, to jest straszne. Dobra, nie ma co tracić czasu w ogóle na to, żeby się tu z nimi użerać. Słuchajcie, ja bym poszedł w podróż za tymi właśnie lampami i zobaczył, gdzie to nas doprowadzi, bo podejrzewam, że to będzie właśnie tam, gdzie jest ta mapa z tajemnicą. Chociaż może wezmę sobie tą mapę z tajemnicą, ponieważ może akurat to nam jakoś pomoże. Czekajcie, biorę tą mapę, mamy mapę, widzimy, gdzie to idzie. To jest obok jakiejś pustyni, my jesteśmy na pustyni, więc to całkiem jest możliwe, żeby to było tutaj. No nie, uderzyłeś mnie, czyli mnie zatrułeś. Ajajaj, słuchajcie, ja nie wiem, nie obchodzi mnie to, co inni powiedzą. Znaczy, dobra, troszkę mnie obchodzi. Ale ogólnie jak wrócę z wakacji, ponieważ teraz jestem wyjechany, jak to oglądacie, to mówię, kurczę, nie strzelaj do mnie, no zostawcie mnie. Dobra, jak wrócę z wakacji, to daję prośbę do wszystkich osób z Palionowa o... Co jest? Co tu wybucha? Proszę, zostawcie mnie! Robię prośbę do wszystkich osób z Palionowa, żeby się przeprowadzić, bo to nie ma sensu tutaj żyć. No co jest grane? Ile tych mobów będzie mnie gonić? Co? Ej, tam coś jest! Co? Ej, dobra, bo to tam właśnie prowadzą te lampy. Dobra, czekajcie, lecimy tam. Tylko te szkielety to jest najgorsze. Dobra, szybko musimy tam przebiec tak, żeby mnie nie zauważyły. A jeżeli mnie zauważą, to tak, żeby mnie zgubiły. Żeby już po prostu mnie nie torturowały. Dobra, jesteśmy już blisko. Ej, to faktycznie to wygląda jak jakaś czaszka. Dobra, czy to jest to miejsce? Tak, to jest zdecydowanie to miejsce. Dobra, czekajcie, idziemy tutaj, zobaczymy, o co chodzi z tą czaszką. Co tutaj takiego mamy? O nie, nie patrzę na te endermany. O, czekajcie, są jakieś tabliczki. Tylko proszę, nie goni mnie nic. Żadne te zmory nocne i gówna inne. Dobra, witaj. Zanim powiem ci, kim jestem, chcę ci coś dać. To musi być ktoś nowy w takim razie, skoro dopiero chcę powiedzieć, kim jest. Dobra, w skrzyni obok są dwie perły. To jedyny sposób, żeby dostać się do mojej świątyni. Masz tylko dwie. Ojejku, idź stąd. Czytam teraz, nie widzisz, odcinek prowadzę. Do mojej świątyni masz tylko dwie. Wykorzystaj je jak najlepiej. W środku świątyni będzie ich więcej. Przed tobą jest wielka przygoda. Do zobaczenia. Okej, dobra, no nie, no zostaw mnie. Dlaczego mnie tak od pleców zachodzą wszystkie? Już mam tak mało życia. Nie wiem, denerwuje mnie ten Minecraft. Denerwuje mnie życie na tej pustyni. Tutaj jest za dużo mobów. Ja się stąd wyprowadzam, mam tego dosyć. Dobra, bierzemy tutaj. Dobra, są te dwie perły. I teraz tak. Czemu tu jest taka dziura? Chyba tu trzeba stanąć i rzucić tam perłą. To jest chyba zwykły czarny. Tak, to będzie czarny blok po prostu. Ale tam. Dobra, podejrzewam, że coś będzie za tą lawą, ponieważ innego sposobu, znaczy innego wytłumaczenia, na co mi są te perły, nie widzę. Więc dobra, po prostu rzucę tą perłę może w tamtą stronę i zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, uwaga, rzucamy. 3, 2, 1. Pum. Ej, dobra, jesteśmy po drugiej stronie tej lawy, więc okej, to tak zadziałało, jak myślałem. Udało nam się przeteleportować i się nie spaliliśmy. Dobra, jest kolejna jakaś książka. O, jest więcej pereł, tak jak powiedział. Dobra, weźmy sobie te perły. I jest książka. Dobra, czekajcie, bo mamy drzwi. 1, 2 i 3. Dobra, jestem ciekaw, co tam jest, więc czytamy książkę. Masz do wyboru trzy wejścia. No to tak. Jedno z nich da ci coś fajnego i przeżyjesz drugie. I przeżyjesz, po prostu, to miał być chyba przecinek. Drugie sprawi, że tylko przeżyjesz, a trzecie cię zabije. Okej, dobra. Powiem ci jednak, że drzwi numer 2 cię ocalą, ale nie dadzą ci korzyści. Możesz się wybrać, jeśli nie chcesz ryzykować. Okej, dobra, czyli drzwi numer 2 to są drzwi, które dadzą mi po prostu przejście do świątyni bez żadnych strat, że tak powiem, materialnych. Więc okej, dobrze, niech tak będzie. Trójka.
to nie wiem co i jedynka też nie, bo to nie powiedzieli. Tu muszę wybierać, więc teraz tak. Pytanie bardzo ważne, czy chcemy ryzykować i wybierać trójkę albo jedynkę, czy chcemy na spokojnie wejść i wybrać dwójkę. Znacie mnie na pewno bardzo dobrze, więc wiecie, że ja zaryzykuję, więc uwaga, teraz jedynka czy trójka, jedynka czy trójka. Dobra, trójkę spróbujmy, spróbujmy trójkę, dobra, uwaga, schodzę na dół, o, up. Dobra, brawo, okej. Okej, mamy więcej pereł, ile ich tu jest? Dobra, mamy prawie dwa te perłowe staki, więc mamy, jak to jest, 31, 31, dobra, czekajcie, schodzimy jeszcze tutaj niżej. O, dobra, czyli tu, no wybraliśmy te najlepsze, czekajcie, co by tutaj było? Tu byśmy wpadli, dobra, w jedynkę byśmy wpadli w lawę, a tu byśmy po prostu tak se wpadli wprost, więc okej. Wybraliśmy perfekcyjnie, ale faktycznie ten ktoś nas nie oszukał i faktycznie mogliśmy tutaj spać. Dobra, czekajcie, gdzie my jesteśmy? Jakie to jest miejsce? Jakaś kopalnia. Ale czego my tu mamy szukać? Totalnie nie wiem za bardzo. Ale dobra, czekajcie, rozejrzmy się tutaj, bo coś tutaj powinno być chyba. Skoro tutaj do tej świątyni nas kazał wnieść. Ale to wygląda jak totalnie kopalnia zwykła. Czekajcie, czekajcie. Pozwiedzajmy, tu są tu pochodnie, dobra, te pochodnie do niczego nie prowadziły, więc to nie o to miejsce chodziło na pewno. Oj, dobra, złamałem sobie girę znowu. Dobra, lecimy tu na dół, zobaczmy co jest tutaj. Czy coś tutaj mamy? Dobra, tu jest jakiś, coś tutaj prowadzi do jakiegoś miejsca, ale znowu ślepy zaułek. No dlaczego? Dlaczego w tym miejscu nic nie ma, skoro tutaj mnie prowadzi coś? Czekajcie, a tutaj? Tutaj nic, a tu? Tu chyba wyjdziemy w tym samym miejscu, co przed chwilą byliśmy. O, no szybko, płyń, 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 dobra. Dobra, udało się. A nie, czekajcie, tutaj nie byliśmy. Dobra, czekajcie, czy to jest to miejsce, w którym mamy iść? Nie, no tu też jest ślepy zaułek. No dobra, to nie, to jednak wracamy. Bo tu jednak też nic nie ma. Dobra, no mamy pecha, czyli gdzieś w drugą stronę to będzie. Gdzieś tam na prawo od tego, od tych wszystkich spadnień, z których byliśmy. Ej, tam coś jest, czekajcie, czekajcie. Tam są jakieś ej, dobra. Dobra, to chyba o to chodzi. Czekajcie, no to tam raczej nic nie będzie, to są zwykłe kopalnie. Dobra, to lecimy od razu tutaj. Dobra, jestem trochę obstrany, bo to wygląda strasznie dosyć. Dobra, czekajcie, wchodzimy powolutku. Co my tu mamy? Jest tutaj jakaś niespodzianka dla nas. Trzeba patrzeć, czy gdzieś pułapek jakiś nie ma. Dobra, są dwie skrzynki i tam coś jest. Dobra, czekajcie, otwórzmy jedną skrzynkę. Co? Dobra, czekajcie, czekajcie, ile tego mamy? Tak i... Wow, ej, dobra, czekaj, co? Ile to 7 ataku? 8 ataku, co? Dobra, dostaliśmy, to jest lepszy miecz niż diamentowy. Dobra, to normalnie bierzemy tego miecza. O kurde, nie widziałem go jeszcze, dobra, bierzemy tu. O, tu jest diamentowy miecz. Dobra, ale to czekajcie, weźmy, pozbierajmy wszystko. Sporo tych rzeczy mamy, dobra, ten diamentowy też biorę, no a co? Czemu nie? Dobra, i co my tutaj mamy? Dobra, jestem zestresowany trochę, bo to jest tutaj, dobrze to wygląda, czekajcie. Piekielna figurka. Co? Ej. No ja nie chciałem się na to pisać. Co my tu znaleźliśmy? Ej, dobra, ludzie. Nie wiem, co mamy z tym zrobić, ale dobra, chyba to biorę. Czekajcie, biorę to. To wygląda jak totem nieśmiertelności. Ale... Piekielna figurka. Ej, ciekawe, co my z tym możemy zrobić. Ciekawe, czy jakbym to wrzucił do lawy, czy coś by się wydarzyło, czy nie. Trudno powiedzieć. Jak my stąd mamy wrócić teraz w ogóle? Ej, dobra, ja bym chciał stąd wrócić bardzo. Czekajcie. O kurde. Dobra, testujemy broń. Uwaga. No to na 3 strzały, tak samo jak z diamentowego. No ale dobra. Czekajcie, czy my jesteśmy w stanie stąd wrzucić perłami? Po coś nam je dali w końcu, nie? Czekajcie, spróbujmy tam tak rzucić. Łup. Uda się? Ej, dobra, udało się, udało się. Dobra. O kurde, mamy mało życia. Możemy tu zginąć. Dobra, czekajcie, musimy poczekać, aż nam się tutaj odrodzi. Ale dobra, ej, słuchajcie. Znaleźliśmy jakąś piekielną figurkę. Nie wiem totalnie, do czego ona nam jest potrzebna. Wygląda jak totem nieśmiertelności, więc jestem ciekaw, czy takie samo ma zastosowanie. Ale skoro jest piekielna, to w takim razie na pewno będzie miała jakieś zastosowanie, o którym nie wiemy nawet. Dobra, rzućmy tam perłę. Dobra, jesteśmy na górze. O nie, nie mam jak się tu wydostać, bo nie mam kilofa. Zapomniałem o kilofie. Dobra, rozwalamy łapą te drzwi. Nie, to jest jedyny sposób w takim razie. No i wykorzystamy te też perły na wyjście stąd. Co? Mam nadzieję, że nam się teraz to uda tak wyjść. Dobra, czekajcie, rozwal te drzwi, szybko. Ja mam nadzieję, że my w ogóle mogliśmy wziąć tą figurkę, bo jeżeli nie mogliśmy jej zabrać i ona miała tam zostać, no to mamy problem, bo już ją zabrałem. No i nie wiem, jak to się skończy, ale słyszę gdzieś wiedźmę, więc ja boję się, że teraz tam... Dobra, o, co? Wypadły mi drzwi po rozwaleniu ręką? Naprawdę? Dobra, czekajcie, wystrzeliwujemy się tam, uwaga, pum... Dobra, udało się. Ojejku, mam dwa serduszka. Dobra, na szczęście jest dzień, więc nie zginiemy. Dobra, wyszliśmy ze świątyni.
Nadal nie wiemy kogo, nikt nam, ten ktoś nie powiedział nam kim jest, więc nie wiem, może za pomocą tej figurki się dowiemy za jakiś czas. Ja nie wiem, co mam za bardzo z nią zrobić, bo powiem wam szczerze, że pierwszy raz spotykam coś takiego, żeby to było tak nazwane, piekielna figurka. Nie jest wytłumaczone nic z tym, tylko zanim chciał mi coś dać, więc chyba chodziło mu o to, że to chciał mi dać, no bo to mi tylko dał ten ktoś. Nawet nie wiem, kto to jest za bardzo. Jeżeli macie jakieś przypuszczenia, możecie napisać w komentarzu, kto to taki może być. Raczej wątpię, żeby to był Wielki B, bo Wielki B już, znaczy on się w sumie nam nie pokazał, więc w sumie mógłby to być Wielki B, ale z drugiej strony wydaje mi się, że Wielki B w ten sposób by nam nic nie oferował, bo Wielki B to raczej... No nie wiem, jakoś tak, no wątpię, żeby to był Wielki B, aczkolwiek może się mylę. W każdym razie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Znaczy, tak dokładnie o 19:15, ponieważ zaplanowuję te filmy, a nie da się zaplanować filmu, żeby sam się wrzucił na 19:19. Więc będą tam 4 minuty wcześniej o 19:15, ale mam nadzieję, że wam to za bardzo nie przeszkadza. To tyle w tym odcinku, widzimy się następnym razem. Zobaczymy, co z tą piekielną figurką możemy zrobić, co ona nam pozwoli zrobić i tak dalej. Trzymajcie się, na razie, pa pa.